dziewiątych gołąbek dla Grażynki. Dziesiąty gołąbek kolega Bieniek Dariusz. No brawo! Tu kolegę Bieńka zastaliśmy w takiej krępującej sytuacji, bo miał w dwóch rękach wodę. To krępująca sytuacja. Jak dla zwierząt, nie? Teraz są jakieś gołębie. Ja rozumiem, że miał piwo. Kameruj, bo może gołębie zgiewam. O, właśnie. No, ty, o, i mamy. Jest. Patrzymy, przyleciały dwa gołębie. I odbijacie. Gołębie jeszcze się nie odbiły. Czekamy, czekamy. Mamy którą godzinę teraz? Powiedzmy 12:27, 28. Siedzą tam gołębie na tutaj na wlocie, widzimy. Emocje są i to pięknie się złożyło, bo wręczaliśmy nagrody. No to za nadzwonek niech ktoś wyleci, zadzwonić. Leć Kamili, zadzwoń na dzwonku. Po malutku. Także bardzo dobrze mówi ta. No. Przymęczone, ale szybko. Patrzmy, one tam wchodzą. Dzwoń Kamil. O, słyszymy i... Bielesiak Leszek i Hrabor Żuka. O, i mamy... Dwa pierwsze gołębie. Trzeci jest też trzeci. Tak. Jest następny gołąb. Łajczak Grzegorz. Trzeci. Czwarty już jest. Zabolański czwarty. Ośko Hubert piąty. A on dopiero przyjechał i się cieszy. Ośko Hubert piątego, mamy pięć, dobra, więcej nie ma. Jest piąty. Hubert, tylko nie kląć, nie kląć, nie kląć. Gratuluję. Także i gołąb, i Hubert jest, nie? No i twój gołąb też przyleciał od razu. Po klasie. Widziałeś? Jest. Piąte miejsce. Także gratulujemy wygranym, mamy te pierwsze pięć gołębi. Bardzo dobry czas mają. 12:29. Naprawdę warto pogratulować. Kolegi Leszka Pielesiaka był pierwszy gołąb. Trzy razy słyszeliśmy jego nazwisko. Oj, to kolegę ze Słowacji jeszcze mamy. Także witamy. A, idealnie zdążyłeś na przylot. Tak, tak. Minutkę. No minutkę właśnie. No. Dobrze. Idziemy. Rasiu, będziemy dalej wręczać nagrody? Nie, no myślę, że w tym momencie przerwiemy. Przerwiemy i później będziemy. Tu widzimy, przylot gołębi spowodował, że wszyscy od stolików odeszli, teraz kibicują na stojąco. Popatrzmy. Ale kurwa, będzie ciężko wyrwać. No nie no, kolego Darku, prosimy nie używać niekulturalnych słów. No to tak jest łatwo, no jest. Ja będę mógł... No to... Gratulacje. Także... Zadowolony byłeś? A nie było się? Ty, nie było mnie, bo tak tu planowałem sobie, wiesz, przyjechać. Nie, akurat przyjechałem. No ja byłem tam. Widzimy. Ja przejdę tutaj może z boku, pokażemy, bo teraz przyleciał gołąb z gołębnika tutaj od kolegi Jana. Tam było 100 ponad gołębi włożonych. Obserwowaliśmy wśród tych 50 kilku wcześniej. Teraz tutaj troszeczkę będzie o... Tak wygląda strefa kibica tutaj w... Pyzówce. Chyba jest następny gołąb. O tak, tak krąży. To może być albo tutaj z oddziału, albo z wspólnego gołębnika. Pięć już mamy. Przypominamy kolejność. Pierwszy gołąb kolegi Leszka Pielesiaka, Hrabąszcza Łukasza drugi, Łajczak Grzegorz trzeci, Lach Murański czwarty i Ośko Hubert piąty. Też widzimy kolegów tutaj przy pracy ze studia Tornado. Zobaczmy. Dzięki temu będziemy mieli właśnie fajnie udokumentowaną relację. O, i tam jest gołąb szósty właśnie. Zobaczymy, czy to jest gołąb. Żak Zbigniew! Zbigniew Żak. Tak, Żak Zbigniew. Jest następny. To 0,19, to 19 to jest od was, tak? Nie, to jest olimpijska obrączka. Olimpijska. Czekaj, czekaj, powiedz. Jest jeszcze następny gołąb. Gdzie on jest? Krąży gdzieś tu. W pole? O, tam nie, nie jest. Tutaj widzimy go. Tak, tak. Musisz przestraszyć te twarze, tak? Czy co?
Tam gdzieś chyba. Nie, tam. A tu, o, będzie lądował. A, to od kolegi Jana. Janek, po coś dawał. No, robiły. A, fajna adrenalina. Jest siódmy gołąb z Giewontus. I do następne dwa. Dwa, no. Dzwoń, Kamil, dzwoń. Dzwoń, Kamil. Trzy już są. Przewracaj. Dla Gabrysi. Kamil, dzwoń. Dzwoń dalej. Marzarz Racing Team dla Grażynki. To dla Grażynki to jest 0425 oddział, tak? Tak. Koledzy, sklep dla hodowców.pl? Nie, to jest dla Gabrysi. A dla Grażynki, dla Grażyński. Dla Grażynki, tak. To oni właśnie ten sponsorują. Oni też nagrody chyba mają tutaj u ciebie, właśnie, tak? No, są nagrody, zaraz pokażemy. Pokażemy to wszystko. Czyli widzimy od numeru 5 to był Hubert Ośko, 6 Zbigniew Żak, 7 dla Gabrysi, Maziarz Racing Team to jest miejsce 8, 9 miejsce dla Grażynki. To widzimy, jak jeżeli patrzymy, dwie obrączki, 3 olimpijskie, później są oddziały 266, to jest Strzelco Polski Leszka Piesiaka, 452 Huberta Ośko, to jest Mińsk Mazowiecki, tak? No nie wiem, tu jest. Hubert, to jest Mińsk? Chyba coś tak się wydaje. Później jest 0233, Maziarz, to nie pamiętam, co to jest za oddział, ale chyba gdzieś tutaj w okolicach środkowej Polski. I 425, to jest tam Trzcianowsko-Czankowski oddział, chyba z tego co pamiętam. Tam Krosin. O, i jest jeszcze, jest, dziesiąty. Jest. Z kierunku Suwałk. No, Suwałk, jak to opowiadaliście. Ten kierunek to są Suwałki, tak? Co pokazujemy. On jest. Mamy 9 gołębi w tym momencie. Ten będzie 10. A gdzie on jest? O tu. Zobaczmy, emocje towarzyszą przylotowi. Każdy patrzy, zamarli, mało kto mówi. Ładnie zeszedł. Baca tylko komentuje, tu widzimy. Kolega Jan mówi, że w wojsku taką ksywkę miał, tak? No. Zaraz wejdzie. Kulik, Kukucka i Sanetra. Czyli widzimy gołąb o numerze 030-6107. Nie dalej. Kulik, Kukuc, Sanetra. Teraz są dwa. Dzwoń, Kamil. No, mamy kolejne, tak? O. Pojedzie. Cały czas siadają. Mamy za sobą ponad 400 km przyleciane. Zobaczcie dwa. I Bielesiak, Leszek. Znowu, czyli. Co ciekawe, w tych 12 pierwszych gołębiach są dwa gołębie od Leszka Pylesiaka i dwa ze spółki Lach Murański. Tutaj ich mamy przed sobą. Włosów za dużo nie ma u kolegi Murańskiego, ale... Ma z nerwu. To średnia im wyjdzie dobrze tutaj z kolegą Lachem, także nie ma problemu. Ale Krzysiu... A, czekaj, broda i tak symetrycznie, nie? Także tak po tego tak będzie. Mówię, nie będę się... Znaczy powtórzę się. Ten co w zeszłym roku drugi, to znów dwoje... Z tej samej pary? Z tej samej pary. Ale jeszcze jeden w drodze, także gratulujemy bardzo, bo to mamy 12 gołębi, są dwa nazwiska, Murański, Lach, jedna, że dwa gołębie są w tej dwunastce. Aha, i Leszka Pielesiaka też mu bardzo Leszkowi gratulujemy, bo też dwa gołębie z tej hodowli. Druga, a prowadzi Leszek Pielesiak. Leszek, bo też ma dwa, no. Może kolega Babiński, gracz gołębiami, może tyle co hodowca, bo on tylko gołębie, że tak powiem, kupuje i wstawia na gołębniki. Na tyle, co mu pozwalają te sprawy takie, że tak powiem, no w te alimentacyjne, nie? To, ale to jakoś przeżyjemy, on jest młody, także ma wszystko przed sobą. Dobrze. My sobie obserwujemy tu przylot gołębi. My 13. To jest, który to jest 13? Orłowski Puzio. To z 0193 Koszalin? Kolegów pozdrawiamy. Paweł Orłowski i Rafał Puzio chyba. Rafał, tak? Rafał Puzio? Chyba tam. 13.
O. Także kibicujemy, kibicujemy tutaj cały czas. Najważniejsze jest bardzo miła atmosfera, bo się możemy jako hodowcy tutaj spotkać. O. I Baca tutaj wita wszystkich. Hej, Baco. Także tutaj sobie możemy zobaczyć właśnie, jak wygląda kibicowanie w miłej atmosferze. O, no i właśnie i gołębie. Jasiu, 500 ich poszło, to będziemy długo oglądać. No, jak na razie fajnie przylatują, bo praktycznie każdy solował. Przypominamy, 650 wypuszczenie, 400... Ile kilometrów? 420, coś takiego? O, dwa są, o. Trzy są, o. I ciągle Jasiek z kierunku Suwałk, nie? Ale są zmęczone. Znaczy tutaj na Podhalu się nazywa zmęczony dojebany, tak Jasiu, tak? Podhale! 14. To się tak nazywa, także... Dzwoń! Dzwoń, Kamil, dzwoń! Dzwoń, dzwoń. Dosek Damian, Gierczak Tadeusz. Dzwoń, dzwoneczku. Nie. Widzimy. Kinga też widzę, przyszła kibicować, tak, właśnie tu. Powiedzmy tak szczerze, bo ten gołębnik to się też udaje dzięki współpracy całej rodziny. Tam Kamil dzwoni, syn, Kinga kibicuje, Jan obserwuje, także... Jasiu, a ten też był taki doje tego, tak zmęczony tak tutaj, czy nie? Trochę mniej zmęczony. Nie, no jak słabo wchodzi, oczywiście Kamila wina, bo słabo dzwoni, źle dzwoni, nie? No winny musi być, oczywiście. Czekamy, zobaczymy, czyj to jest. Jeszcze powiedzmy, jaka nagroda dla tego pierwszego gołębia z finału była tutaj, bo to jest bardzo ważne. Ile? 30 tysięcy złotych. Przepraszam, 20, drużyna jest 30. 30 drużyna. Na razie drużynowy kto prowadzi? Leszek chyba Pielesia. No i Murański i Lach, nie? No. Zobaczymy. Jeszcze dzwoń nie weszł. Dzwoń Kamil, no bo nie wiem. Halo. Co tu robiło? O. Super Tomasz. Także, które, jak? A numer oddziału jaki tam jest? Olimpijska, 15, 89, 51. Także gratulujemy kolejnemu hodowcy. No i cały czas. O, ja chciałem już włączyć kamerę na chwilę, to nie uda się. Tu kolega Rafał też widzę pięknie. Będzie miał materiał, nagrywanie. Zobaczmy, z tego taki porządny film powstanie. I miejmy nadzieję, że ten film też przyczyni się do tego, że tutaj chętni z zagranicy się pojawią licznie na Giewoncie. Też nam zależy, żeby tu ściągnąć. Team Tempka i Niżnik, 19. No. To ile jest? 15? Gołębi ile? 19. 19, o. Do 40 są nagrody także. O, tu idzie jeszcze jeden chyba? Ale nie, to leci. Gratuluję. No bo. A 5 czy 6 gołębi. Tam dwa już wylądowały. Tu jeszcze 2, 4, 6 gołębi krąży. Czyli mamy 8 gołębi i siadają. No, te pierwsze, które siadły, nie weszły jeszcze, ale. Ośko! Znowu Huberta. Paweł Sławek. Pludnik. Tu Krzychu jest, to nagrodę odbierze. Jazz Gamarek. Lach Murański. Jest! Ale cedru. No. Latają, o co chwilę dolatują, jeszcze 6 jest w powietrzu. Piwowarczyk! Ale Adam czy Adrian? Adrian i Ewelina.
Azury! Kuś, Czapliński! I jeszcze jeden jest tu. A tu Jasia chyba, to do Jasia. I dla Grażynki rezerwowy. Emocje są. Pogodę mamy bardzo ładną właśnie. To ja ile 20 kilka jest? Już ile jest, Jan? Baco, ile jest tych gołębiów? 29. 29. I tak z akcentem bym poprosił takim góralskim, nie? Ano, czy tam hej, hej. Dzwoń Kamil. Marcin, Jania. Oj, to będzie najdroższe dzwonienie, Jasiu, chyba podejrzewam w życiu, jakie słyszałeś. Michalski Sebastian. 31, tak? 31 sztuk. 31, hej. Hej. Jeszcze 9 gołębi, które wchodzą do tutaj puli nagród, tak? Do 40 tak, są nagradzane. Jeszcze drużyny, nie? No. Ale już trzeci gołąb się pojawił z półki tutaj. Gdzie jest ten łysy? Murański Lech, tak? Trzeci gołąb. I Huberta Ośko, drugi gołąb także jest. I dla Grażynki jeszcze właśnie. Nikt nie ma kompletnej. Aha, C. Kolejne gołębie lądują. Cztery tam były, teraz Pawła szedł. To chyba 32, tak, Pawła? Wojtek i Roman, 33. Spokojnie. Buczko Edward. O, kolega ze Słowacji. Na słowackiej obrączce? Tak ociągał Edward. Edward, to na słowackiej był twojej obrączce? Tak, tak. To przecież wiem, nie? To tylko się zastanawiam, czy nie wykupił jakiegoś polskiego, czy coś. No. Także gratulujemy. Ale to jest słowacki gołąb, ale ma polskie korzenie. Bo Edek jeszcze na polskie holuby. Dobrze mówisz Stanisław, czy nie? To zobaczymy za chwilkę. O, te same gołębie Hańderka, 100% to właśnie kolegi Bobińskiego, Babińskiego, tego Kamila, w Kosakowie wygrały. No. Tam w międzyczasie jeszcze widzimy, lądują cały czas gołębie jakieś. Jedek Dariusz! Czystoś drobny! Siedzi tam właśnie. I 5 gołębi, 6 przyleciało kolejnych. Płowy chyba jeden jest, tak? Czy to szymel jest? Szymel. 6 czy 7 jest sztuk. Już 40 mamy, nie jeszcze, Jasiu? Nie ma, 36. 36, czyli... No i teraz się okaże. Sembratowicz, Harnasz! Kociołek Paweł! Paweł, cała Paweł, 40, zamknął listę nagród. Czyli nagrody mamy rozdane. No nie, bo jeszcze drużyny. A ten szpaczek siedzi ciągle, tak? To jest szpak? Nie, to jest szpak taki. O, 2 następne są. 3, tak. 4, 6, o Jezus. O! Nie no, to będzie, Jasiu, najdroższe dzwonienie, jakie w życiu masz, nie? Tarasiu, Jerzy, Hrabosz, Łukasz, Guc, Jełkieni. Gierczak, Tadeusz B. Grodny, Andrzej. Chyba lotnik ten 13. A szpak nie wszedł ciągle jeszcze. Kolejne wchodzą, szpak nie wchodzi. No ma pecha, no. O, jest następny.
Pan Wim Ludwik, 49. Tam. Kamil dzwonek spalił. Jasiu, to z honorarium odciągniesz za spalenie dzwonka. Ale to będzie na pewno najdroższe dzwonienie w twoim życiu, kurde. Dwa gołębie na dachu czekają. Znaczy na jeden na wlocie na dachu. A on stoi, ten nakrapiany już długo stoi. To nie jest wielo. Ale już jej nie ma naraz. 49. No? Śnieg jest na to. No, że chodzi. Ale jak jesteśmy już przy temacie wspólnego ogólnika, to zachęcamy też wszystkich do zainteresowania się tym sportem, bo wiadomo, my hodowcy to znamy te tematy, ale tutaj zobaczmy, na wspólnym ogólniku mamy taką możliwość, że nawet hodowca, nie mający swoich gołębi, jest w stanie takie gołębie kupić, prawda, Janie? Tak, tak. U ciebie czy u innego hodowcy dać na wspólny gołębnik i teraz może sobie tu przyjechać i piwko wypić w towarzystwie kolegów, pokibicować, zobaczyć to, jak się wygląda, pejzaże piękne popodziwiać. I mamy po prostu coś takiego, że osoby obce, niezwiązane ze sportem gołębiarskim, mogą też tutaj uczestniczyć w rywalizacji. To jest taki właśnie ten urok wspólnych gołębników. Czyli można zostać takim graczem na gołębnikach, a nie będąc wcale hodowcą. Tu się chyba odbił ten szpak, tak? To był Czaplińskiego kolegi, tak? Tam jeszcze mamy trzy coś. O, zaraz będziemy widzieli, czy są one. Kamil, dzwoń! No tam Pepsi pije, wiesz, może. Smartfona ma czy nie? To zabrać. No, bo jakby miał, to zabrać trzeba. No się bawi. Zborowski! Stanisław, to jest od tutaj, tutaj od was Zborowski z Limanowej? Zborowski Limanowej? Ficek Jacek! A, Ficek Jacek teraz. Ładoś, pój! Tu patrzymy kierunek, tak to Jasiu nazywa, Suwałki. Tutaj jest za domu. O. Gdzie jeden po dachu jeszcze chodzi. No ale mamy, powiedzmy, nagrody w tej klasyfikacji, tej indywidualnej już są znane. 40 gołębi pierwszych też, u kolegi Jana Bochęczaka. Zaraz by kable wyrwał. Pół go nam wyrwał. Jest jeszcze jeden. Gudzie Eugenice! Widzisz, to jest z tej drużyny? Jakie to się dajemy? Od Pinky Face tam odbierz. Widzisz po ustach? No, ale jeszcze może jedna. Fajnie, bo cały czas lądują gołębie. Nie ma żadnego spektakularnych takich przylotów, dużej ilości. Przyleciały gołębie po 5-6 sztuk. O, co tu mamy? Baranek? Sobie popatrzymy tutaj po okolicy, zobaczymy też, jak to kibicują wszyscy. Czy te piękne, o i tutaj Stefan, przepraszam, Edward nam przyniósł tutaj właśnie rodowody tych gołębi. Który przyleciał? Pokaż ten od Heinderka. Tak, co popatrzmy, o. Tu Heinderek. Z mojej najlepszej gołębicy. Twojej. Tu też z polskich widzę były, tak? To ja sam dał hodowcowi na 50 i tanistrowi. I prwe dwa mlade gadam, aby mi wrócił prwe dwa mlade z tej pary. Tak. Tu Kamil tak patrzy, bo Kamil też ma Wojtka Heinderka gołębie właśnie. No,
Takže te gołębie i z Anderkowego, hej, Dakara. Syna som, čo som widzę, że Dakar, matka Dakara i tutaj jest Albrechta. Albrecht. No. A czy ojciec ma Dakara, czyli to jest pod Dakar, syn jest Dakar. Dakar właśnie, ja czyli syn Dakara, a tu jest. A to jest moja. Ferkamenów też, czyli to też podobne co tu było. To jest tu pozadzi, hej, to mhm. jest tu od Romka stopu, hej, pochodzają te z Polski umiawi, też. A tu też zobacz od tego, od Handerka też. No, no, z 34. Ja, no. I tu też, stopa. I tu też. Handerek stopa. Mhm. A drugi jeszcze jakiś? Nie, nie ma. A inne przy okazji, no, jak już babcią. Nie, mam. Tu to jest. To jest brat tej golębice, tej szpiczkowej, tej 6-5-3-5, za 6 lat 63 cen, jeszcze jako 6 letka w deczku, no, prwa u nas w okręgu. To jest brata, tu jest zase od Handerka, od Wojta. Wojtek mal mojego zakładnego golębia 106 wypożyczanego, a paril na Nikova Norderne. Klasens tu. Áno, i poslal mi toto z tej parky, hej. No, ďalší je to. Tylko Edward pogratulovať. Ďalší ten Handerek, od Handerka. Po oryginale tutaj właśnie, tak, z klasensów też. Handerka, super golem. Także widzimy tutaj, Kamil, nie zrobiłeś złego zakupu, widzimy tutaj. Udało się, nie? Jest jeszcze od kawalera Krzyśka, z jego olimpionika. Tak, z jego olimpionika. Skoczowa, Skoczów oddział. No, co był w deczku. Nasz prezydent obecny. Ano, był w deczku na Węgrów na trzecim miejscu. Tylko to zobaczmy do Krzyśka od razu tu tak, jak wygląda rodowód tutaj od Krzyśka. Nie? Ale jak mi napisał matkulę postowu. To... Postowa, że pocztowy. Czy gdzieś tam na rynku złapany gdzieś może być, nie? Nie, jego super golębica. To żartuję, ale tak ale sobie... Ale Wojtek Anderek mu poradził, że pocztowa golębica, aby mi napisał. Aha, żeby napisał chociaż... Aby troszkę zdenerwowali. Dobrze, ale zobaczmy tutaj, cały czas kibicujemy. Właśnie fajne to jest, bo Edward nam mówił po słowacku, ale na pewno każdy zrozumiał po polsku i to jest właśnie to, że... Sponsor, nauczycie po słowacku. Dokładnie, to jest bardzo podobne, także my sobie z tym doskonale radzimy. Tu koledzy z Ostrołęki zrozumieli wszystko, nie? No, widzimy. Nie ma żadnego problemu.